Dzień dobry. Już mnie było słychać tam za kulis. Było sobie tam słychać, takie jeszcze nie było widać. Rozmowy podróżnicze prowadzimy. Tak. Za kulisami, tak. Wspaniale. Co, no. Co dzisiaj przygotujemy dla Państwa? Co możemy przygotować, proszę Państwa, dzisiaj? Szarlotkę? Nie. A co Państwo Sernik? Byście chcieli? Gęś. Coś z gęsiny. Gęsinę. Tak? Mamy wykwintny gulasz z gęsiny. Takim gulaszem wykwintnym z gęsiny zachwycimy wszystkich wielbicieli gulaszu, a nie wszyscy znają gulasz z gęsiny. No to spróbujemy zrobić gulasz z gęsiny. Ja zastanawiałem się nad jakimiś elementami z moich podróży różnych po świecie. Wiele lat mieszkałem w Indiach i tak myślałem, w Indiach jest takie danie, nazywa się butter chicken, czyli no właśnie, to jest kurczak w takim sosie maślano-pomidorowym, można by powiedzieć, ale pomyślałem sobie, nie, to będzie profanacja gęsiny, żeby gęś naśladowała kurczaka, tak nie może być, ale gęś może być gulaszem, jak najbardziej, prawda? No, mam nadzieję, że tak. No, zobaczymy, spróbujemy i wtedy będą Państwo osądzać. Spróbujemy, dobrze. Czy ktoś z Państwa próbował robić kiedyś gulasz z gęsi? A chcecie spróbować razem z nami? I cóż, myślę, że po tej prezentacji inspiracja będzie na tyle silna, że Państwo spróbujecie w domu. No to cóż, od czego zaczynamy? Co, zasuwamy już? No, już no zaczynamy? Nie. No, chyba tak. Proszę Państwa. Mamy dwie prezentacje, więc oczywiście, no że możemy prowadzić tę pierwszą do godziny 17, ale myślę, że dobrze byłoby, żebyśmy podzielili się z Państwem dwoma przepisami. Więc jeżeli chcemy z tym zdążyć... No to trzaskamy gulasz z gęsiny. Od czego zaczynamy? Każde miłe chwile zaczyna się od tego, że trzeba się rozebrać. To pozwolą Państwo, że ja zdejmę marynarkę. Zachęćmy pana Jarosława, bo on jest nieśmiały. Zdejmę marynarkę, przepraszam bardzo, ale założę sobie elegancki, proszę, z napisem, co my mamy tutaj. Kujawsko-pomorska gęsina na świętego Marcina Ciach. Po co ja mam to mówić? Bo najlepsza gęsina jest właśnie w Kujawsko-pomorskim. No, przepraszam, rozbieram się przed państwem, ale poczujemy się po prostu jak w domu. No bo jak mam się tak robić? Jest, dokładnie. Atmosfera jest tutaj zawsze bardzo ciepła. No właśnie, w końcu... Nasze jury, które jest po drugiej stronie, jest zawsze bardzo łaskawe, no, ale też i wymagające. I teraz już wyglądam. Kiedyś pani Irena Santor mówiła, co nie dośpiewasz, to dowyglądasz. No to przynajmniej teraz już wyglądam jak kucharz. Jak nie dośpiewam, to dowyglądam. Tak? Wspaniale, to tak co, jest. Już no zaczynamy? No chyba tak. No, i oni chcą, żeby gaduła pracował, jak ja wolę sobie z Państwem pogadać. My tutaj też z tą pracą sobie poradzimy, dobrze, ale myślę, że właśnie to... Gulasz z gęsi, mamy go z grzybami leśnymi. Grzyby leśne w tym roku niezwykle obłowiły. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze moja jedna znajoma wczoraj do mnie dzwoniła i pytała, jaka będzie pogoda, bo ona się wybiera na grzyby. Ale ja się zastanowiłem nad tym głęboko. Kurczę, nie ma przymrozków. To powinny być grzyby. Oczywiście kani już nie znajdziemy, ale jeszcze podgrzybki, ostatnie wysiewy tych podgrzybków można spróbować znaleźć. No i co, opieńka jest. Są miejsca, gdzie te opieńki, one nie są zbyt popularne, te opieńki. Niektórzy potrafią je robić, niektórzy nie, ale tej opieńki w tym roku bardzo dużo obrodziło. To tak do grzybiarzy mówię. Ktoś z Państwa chodzi na grzyby? No proszę, to popadało teraz ostatnio i będzie znowu padać. I powiem tak, przymrozki przyjdą, ale na północno-wschodnią Polskę. Tam będą przymrozki, a tutaj w środku Polski, na Kujawach, nie powinno być przymrozka jeszcze. Jeżeli, to jakieś zero nocą, ale będzie raczej dosyć sporo chmur w najbliższych dniach. Ojej, także jakie to można spróbować. Znaczy optymistycznie to było, gdyby słońce było. Słońce mamy na południu Polski, ale słońce wyjdzie na północnym wschodzie, przede wszystkim na wschodzie w następnych dniach. Może sięgnie tutaj do nas, do środka Polski, ale ten przymrozek jeszcze nie sięgnie. Także jeżeli Państwo na grzyby, to trzeba spróbować. To Szanowni będzie, Państwo, będzie tylko ostatni dla rzut. Was taka prognoza pogody. Dobra. Ja tutaj chciałbym przedstawić Państwu Jaśka, bo Jasiek mi będzie pomagał.
On już wszystko zrobił, do czego ja tu jestem, do gadania. Patrzcie, Jasiek kroi w tej chwili, o matko, on już boczek kroi. No, przede wszystkim kroimy mięso w kawałki na kostkę. Pokroimy tę kostkę, co ja będę kroił? Dobra, może być taka malutka. Pokroimy tak w taką maluteńką kostkę, dlatego że musimy to dosyć szybko też zrobić. To im mniejsza kostka będzie, tym lepsza. Bierzemy najchętniej kawałki piersi i kawałki uda gęsiny. Czy to wszystko widać? Widać, przepięknie. Pokroimy sobie to na kostkę. Ciach, ciach, ciach. Proszę, elegancko. Można by to wcześniej spróbować zamarynować, ale to... O, no jest zamarynowane. Włączymy sobie już patelnię. Teraz tak, musimy to trochę przyprawić. Musimy to przyprawić. To co, to ja powinienem? Ty? Nie, czy ty? Mogę ja to robić? Słucham? Pytanie jest, czym zamarynować? Czym zamarynować? Jakbyśmy robili po indyjsku, to byśmy zamarynowali najprawdopodobniej sobie w jakimś kefirze albo w jogurcie, ale to nie będzie po indyjsku. To w związku z tym myślę, że zamarynować... Czym, Jasiek, ty marynowałeś to? Tak, była marynowana w pokrówce, dokładnie w 5% zalewie. W 5%? W 5% zalewie solnej, w peklówce. Pamiętajmy, że gęsina jest, no nie jest tłustym mięsem, jest taka, można powiedzieć, sucha. W związku z tym ona powinna złapać trochę tej marynaty, ona powinna nasiąknąć. Peklówka solna, 5%, ciach. No to mamy zamarynowane. Teraz musimy to przyprawić. Ale najpierw, dobra, najpierw rozgrzejemy patelnię. Jak rozgrzaliśmy sobie patelnię, to rozłożymy tę gęsinę na patelni. Tak? Czy ją najpierw oprószymy mąką? Najpierw oprószymy mąką, zrobimy co innego. Dobra. Bo jak nie jest... Jakbyśmy nie zapeklowali na przykład, to możemy opruszyć jeszcze to trochę mąką, żeby ta mąka nam związała trochę to mięso. A my chwilę sobie porozmawialiśmy. Tak moja babcia robiła, proszę Państwa. No właśnie, to chyba jest najlepsze. Tak, ale jak mamy zapeklowane, to zrobimy bez mąki. No to dobra, to rozłóżmy to. I co jest najważniejsze w tej chwili? My mamy to nastawione 800. Rozkładamy to tak, żeby uprażyć to trochę. To jest najważniejsze w tej chwili, żeby było rozłożone dokładnie jedno obok drugiego. Jeszcze wezmę, no. Zdjąłem na sekundę, dobra. Jasiek jest tutaj taki nieśmiały i nie ma mikrofonu, bo będę musiał za niego mówić. Ale on mi tutaj wszystko pomaga, żebyśmy się wyrobili w czasie, bo wiedzą Państwo, że gulasz to się tak szybko... Jasiek, co ja mam tu przycisnąć w tym? Bo mi się wziął i wyłączył. Dobra. Dobra. Teraz jak to się będzie trochę prażyć, to my pokroimy boczek. Mamy już pokrojony boczek. Boczek musimy pokroić, dlatego że mięso gęsiny jest suche. I ono, ten boczek da nam trochę tłuszczu. Szczególnie teraz już zima nadchodzi, to my musimy troszeczkę więcej tego tłuszczu, tej energii mieć w naszym jedzeniu. Boczek jest idealny do tego. Kroimy cebulę. No patrzcie, on mnie wyręcza. Już pokrojona. Kroimy cebulę w kostkę. Ciach. Mamy boczek. Czosnek jeszcze musimy wycisnąć. Czosnek mamy? Jest. Cudownie. Rozgrzewamy patelnię. Obsmażamy te kawałki mięsa. No muszę zobaczyć, jak to wygląda. Ups, już się obsmaża. My sobie chwilę porozmawialiśmy w kulisie i tak przypomniał mi się teraz ten wątek, o którym rozmawialiśmy.
Jak to z tą gęsią było? Jaka ona jest, że tak powiem, dania z gęsiny? Ile mają lat i gdzie, w jakim kraju po raz pierwszy? Ja państwa zaskoczę, ale ja z wykształcenia jestem egiptologiem. Moje pierwsze i podstawowe studia, wcale nie meteorologia, tylko egiptologia. I uczyłem się o starożytnym Egipcie, uczyłem się pisma starożytnego Egiptu i języków starożytnego Egiptu. I to jest, właściwie to jest język jeden, tylko miał kolejne fazy rozwoju i kolejne fazy zapisu. Także pisano hieroglifami, o których my się wszyscy w szkole uczyliśmy. Pisano potem takim językiem hieratycznym, demotycznym, aż w końcu pismem greckim, zapisy tak zwane koptyjskie. Jak państwo jeździli do Egiptu, może państwo spotkali nawet Koptów, to są chrześcijanie, którzy mieszkają w Egipcie. Ale co najważniejsze, żebym tylko nie przypalił, bo to będzie afera. Słucham? Nie słyszę. Co, Jasiek dolał padło pytanie. Jasiek dba. Ja może pójdę, będę gadać. Pójdę tutaj i do proszę publiczności. Sobie, słucham? To pytanie będę podchodziła z mikrofonem. Tłuszczu. Co Jasiek dolał padło pytanie? Bardzo dobrze. Jasiek dodał tłuszcz gęsi i to bardzo dobrze, bo w końcu musi być tłuszcz gęsi. Najlepszy jest w tym wypadku. Teraz już jak sobie to obsmażamy, to co? To dodajemy do tego boczek, ciach. Dodamy boczek. Jak są jakieś pytania, to proszę rękę do góry, ja podejdę z mikrofonem. Niech on złapie tak. Nie. I za chwilę dodamy cebulę. Tylko tą cebulę tak też zrobimy, żeby ona się nie poszła na skwarkę. Może byśmy zmniejszyli trochę ten ogień, nie jestem pewien. Co? Spróbujmy. A ja państwu powiem, gęsi pierwsze potrawy z gęsi opisane, znane nam, przynajmniej w naszej części świata, właśnie pochodzą z Egiptu. I w języku egipskim, w zapisie hieroglificznym też występuje gęś. Gęś jest po prostu hieroglifem. O, teraz słychać, bo nie było mnie słychać. To jeszcze raz. W starożytnym języku egipskim, w zapisie w starożytnym hieroglificznym występuje gęś. I pojawia się gęś jako hieroglif. I można przepiękne hieroglify zobaczyć gęsi. I gęsi też były już, tam się jadło. Dla mnie to było duże zaskoczenie, jak usłyszałam tę informację. Dla państwa? No bo my ze starożytności znamy gęsi przede wszystkim kapitolińskie. Te, które uratowały Rzym przed barbarzyńcami, bo podniosły rwetes. Ale okazuje się, że w starożytnym Egipcie gęś była... Nie tylko była zjadana, ale była czczona. Jak państwo pojadą do Egiptu, w tej chwili już otwiera się muzeum nowe egipskie starożytności w Kairze, na obrzeżach Kairu w Gizie. I tam w tym muzeum kairskim można, uwaga, zobaczyć zmumifikowane gęsi. Egipcjanie nie tylko mumifikowali ludzi, nie tylko mumifikowali koty na przykład, bo mumie kotów można było zobaczyć, ale też są mumie gęsi. O dziwo. Dlatego, że takim bardzo zacnym... O, teraz dodajemy cebulę. Ona musi się zeszklić trochę, czyli musi tak się po prostu poświecić, żeby się nie przypaliła. Bo pytanie, już podchodzę z mikrofonem. Cebulę na gęsim. Cebulę smażymy na oleju czy na tłuszczu gęsim? Już padła odpowiedź, ale proszę mi o powtórzenie tej odpowiedzi, że smażymy na tłuszczu gęsim, tak? Tak. Na tłuszczu gęsim. No, wcześniej nabierzemy, ale nie do takiej rzutu gęstej, żeby łatwiej go było wydać. Mhm. Teraz dodajemy czosnek do tego, już dodaliśmy czosnek i boczek dodaliśmy. Dobra. I teraz mieszamy. Musimy to wszystko mieszać, żeby to się nam nie przypaliło, bo to jest najważniejsze. Jak to się już ładnie, jak to ładnie dojdzie, już zaczyna dochodzić, to teraz dodamy przyprawy. Dodamy liść laurowy. Gdzie mamy tam te wszystkie? Ciach. Nie, nie mamy. Tymianek mamy. Dobra, możemy. Co mamy? Liść laurowy, ciach. Sól. Liść laurowy to tak kilka. Dużo tego nie wrzucimy, nie?
Słuchajcie. Są jakieś pytania, tak? Podejdę już z mikrofonem. No, sekundka. Szkoda, że Jasiek nie ma mikrofonu. No. Jasiek będzie mówił. Jasiek niech mówi, Jasiek. A pan Jarek niech nam powtarza. Wiecie co, najlepsze to jest to, że u mojej babci w domu, moja babcia to robiła i moja babcia współzawodniczyła ze swoim bratem, wujkiem Zdzichem. I wujek Zdzichu, brat mojej babci, był w ogóle z zawodu masażem. Wcześniej prowadził własne biznesy, po wojnie został masażem. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy, no bo oni tu mieszkali w Wielkopolsce i na Pomorzu, Niemcy jego wcielili do takiej organizacji TOTA, tam pracował przy budowie dróg. I żeby nie mieć nic do czynienia w ogóle z bronią, to powiedział tym Niemcom, że on się zna na kuchni i zaczął pracować w kuchni i był wcielony, że tak powiem, do pracy przymusowej w kuchni. I potem, jak już wrócił po wojnie z tego wcielenia, z tej niewoli, to współzawodniczył bez przerwy z babcią w kuchni. I rzeczywiście wtedy dowiedziałem się, że mężczyzna też potrafi w kuchni działać. Co dalej robię? Ja tutaj też polegam bardzo na Jaśku. Mieszamy cały czas. Jak to nam ładnie dojrzeje, dochodzi już to. No. To jest całkiem mokre, że tak powiem. Daje radę. Jeszcze jedna rzecz mnie zainteresowała z naszej rozmowy tutaj z kulis. Otóż no. Z każdej podróży, wiadomo, jak to podróżnik, przywozisz swoje inspiracje kulinarne i też nawet wydałeś książkę, w której były przepisy inspirowane twoimi podróżami. Moje podróże to nie jest tylko podróżowanie. Ja w wielu miejscach mieszkam dłużej. Jak powiedziałem, studiowałem egiptologię, ja mieszkałem w Egipcie. I mieszkałem w Egipcie, bo byłem na stypendium w Egipcie i tam się nauczyłem też jako biedny student robić sobie bardzo dziwne dania egipskie, ale tam z gęsiny nie robiłem, nie. Ale egipskie dania robiłem i zaskoczę Państwa teraz czymś niezwykłym. Moi przyjaciele kiedyś zaprosili mnie, pamiętam, na super niesamowite danie. To się gotuje jeszcze, znaczy to się jeszcze smaży. Za chwilę dodamy grzyby, tylko my mamy te świeże? Mamy. Dobrze. Właściwie możemy już wrzucić, tylko na końcu, no. Możemy już grzyby wrzucać, one dadzą nam aromat, a za chwilę dodamy wino. Bo wino musi buchnąć. Tylko to podkręcimy trochę przed tym winem, ale to jeszcze za chwilę. A ja Państwu opowiem jedną ciekawostkę. Mam nadzieję, że to będzie ciekawostka. Proszę sobie wyobrazić, zapraszają mnie moi znajomi Egipcjanie na jedzenie, jak zwykle. Już mnie wszystkim, czym można było, karmili, nawet wielbłądem, na różne sposoby. Mówię to do wegetarianki i mrugam okiem. Tak, no niestety musiałem. I proszę sobie wyobrazić, mówią: Jarek, teraz zaprosimy cię na nasze narodowe danie. Ja mówię, no to co to będzie? Pewnie znowu coś z wielbłąda. Nie. Tylko nie wiemy, to mój przyjaciel Egipcjanin, on ma żonę Polkę, ale sam jest Egipcjaninem, dentystą. I on leczył ostatnio jedną panią, kucharkę, niezwykle znaną i niezwykle cieszącą się wielką estymą w Gizie, bo Giza to jest dzielnica Kairu. I proszę sobie wyobrazić, że on mówi tak, w związku z tym, że ją leczyłem, to ona ma wobec mnie dług wdzięczności i wykorzystamy to. Ona zrobi takie jedno danie, z którego ona słynie do tego stopnia, że ludzie zapisują się w kolejce do niej na pół roku w przód, żeby ona zrobiła to danie. Tak to świetnie robi. A robi to na śluby, wesela, chrzciny. Na pogrzeby się tylko nie zapisują. Chyba, że ktoś zaplanuje przód komuś. I proszę sobie wyobrazić, on mówi, a ja mam tutaj taki układ, że wyleczyłem jej zęba, który ją bolał, w związku z tym ona mnie wbije bez kolejki. Także Jarek, szykuj się na super jedzenie. Mówi,
może jutro, pojutrze. Tylko nic nie jedz. Ja mówię, co, no mam do pojutrze nic nie jeść? Nie, nie, nie. Jak będziesz wychodził na miasto, to nie jedz, ja do ciebie zadzwonię. No i rzeczywiście 2 dni minęły, dzwoni do mnie mój kolega Husam i mówi, jadłeś? Ja mówię, no jeszcze nie. To nie jedz, ona już przyszła i robi to jedzenie. A ja mówię, ty, no ale jesteś pewien, że ja się tym najem? Człowieku, ambrozja, niebo w gębie, w ogóle padniesz i będzie cudownie. Będzie rock and roll. Patrzcie, Jasiek robi za mnie. To co, dodajemy wino teraz? Jakie wino? A. Wino czerwone wytrawne. Wlewamy, tak buchnie. No dobrze, nie buchnęło, mało poszło. To jest tak, że jest dosyć soczyście w tej chwili. Wino musi odparować, ale idzie para. Jak to wino odparuje, zaraz będziemy dodawać jeszcze, no może zrobimy koncentrat pomidorowy, co? Dodamy. Ja Państwu dokończę opowieść, żeby się nie rozdwoić. No i proszę sobie wyobrazić, że... Mówię, Holender, może zjem jakiś kebab jednak na mieście, bo to nie wiadomo, co on mi tutaj da. A mówię, dobra, no skazuję się na jego pomysły. Przyjeżdżam do domu, a on mi tutaj serwuje tacę i na tacy jest micha, a w misce taka zielona breja. Ja mówię, ty zwariowałeś. Ja wącham to, a to taka szczawiówka, ale taka gęsta. W Egipcie zupa szczawiowa nazywa się muluchia i to właściwie to taki sos się robi z tego i to się je powoli, a jak ktoś powie w Egipcie po arabsku tyszryb muluchia, o tak mówią, czy ty pijesz muluchię, czy co, to znaczy, że zwariowałeś. Mniej więcej tak. Ty i on mi zapodał tę muluchię. On mówi, nie Jarek, to jest na to, żeby ci podkręcić apetyt. Ja mówię, dobra, no spróbowałem te muluchinie, już kwaśne, no dobra, no podkręca. I co? Wjeżdża, proszę sobie wyobrazić, taca, a na tacy klopsy. Takie jakieś klopsy, tylko zawinięte dratwą, nitką. Wyglądało to mniej więcej jak zrazy. No tak jakoś tak, ja mówię, o mięcho mi dałeś, to jednak jest wielbłąd. On mówi, nie, musisz spróbować. A tego była cała taca. Mówię, no zwariował. No i chce mnie no dobra, no spróbujemy. Człowiek nie wie, co w środku, no bo to zwinięte, to tam musiało być coś nafaszerowane. Biorę nóż, kroję. Mówię, cholera. Znowu. Ja mówię, Husam, to jest wasze narodowe danie? Ty się nie pomyliłeś? On mówi, tak, to jest nasze narodowe danie. To egipskie, to słynne u nas. Ja mówię, słuchaj, to jest nasze narodowe danie. Ja mówię, nie, nasze. Ja mówię, nie, nasze narodowe danie. To każdy Polak to zna. I wojna. Wiedzą Państwo, gotowa. Co to było? Słucham? Nie, nie zraz. Nie dewolaj. Gołąbki. Ale, uwaga, te gołąbki się trochę różniły od naszych. One nie były zawinięte w kapustę. To nie były gołąbki w kapuście. U nas się zawija w kapustę i też się wiąże, nie? Niektórzy wiążą je. One nie były zawinięte w kapuście. One, te gołąbki, były zawinięte, no i w czym? Tak, od razu wiedziałem, że ktoś powie liść winogron. Nie, liście winogron też się je, na przykład zawinięte te gołąbki w liście winogron je się na Bałkanach. To są wpływy tureckie. Ale tu jeszcze ma Pani jeden pomysł. Ja. Liść bananowca? W liść bananowca, nie w Egipcie. A jeszcze jeden pomysł no. Jest? Liść szczawiu. W liść szczawiu też nie. Może ktoś ta pani ma korespondencję pomysł? Znalazła z tą zupą szczawiową. Nie. Proszę Państwa, zaskoczę Państwa. Ja sobie też myślałem o tym, żeby może coś z takiego zrobić dzisiaj. Te gołąbki były zawinięte w gołębie. W gołębie, tak. To nie w pióra, w gołębia. To były faszerowane gołębie. Identyczne jak nasze gołąbki, tylko farsz ten sam, tylko zamiast kapusty był gołąb. I ja nagle oświecenie. Stąd się to nazywa w Polsce gołąbek.
No bo dlaczego gołąbki nazywają się gołąbki? No znajdźmy jakieś wytłumaczenie tej nazwy. Nie znajdziemy, racjonalne, nie ma. No dlaczego ktoś... Najprawdopodobniej to ani jest egipskie, ani polskie narodowe danie. Najprawdopodobniej to przyszło z Turcji. Z Turcji bardzo dużo ciekawych dań przyszło do nas, jak i do Egiptu. Tam słodycze mają fenomenalne tureckie. Różne tam baklawy i tak dalej. I to przyszło z Turcji jako gołębie. Tylko, że my mamy... U nas przede wszystkim nasze religijne... Patrzcie, Jasiek całą robotę za mnie zrobił. Mówiłem, że jak ja się rozgadam... To, dolałeś już? To może teraz co tam się zadziało? Niech nam Jasiek przez usta Jarosława przekaże. Bulion już jest. Dobra, my za chwilę z tego wyciągniemy trochę tego sosu, żeby zmieszać z koncentratem, żeby się to bardziej zagęściło. Ale też pamiętajmy, że koncentrat pomidorowy jest kwaśny. Także on nie może być, nie może przeważać, bo nam zakwasi tą całą, tę całą... Tutaj podpowiedzi z publiczności są, żeby miodu dodać. Niektórzy do gulaszu dodają miód, niektórzy do gulaszu dodają cukier, ale to możemy też przesadzić. Tutaj zobaczymy, jak się gęsina będzie cudownie zachowywać. Tu jeszcze publiczność podpowiada, że może owoce? No jasne, można by rodzynki spróbować dodać nawet. Ja nie jestem przeciwnikiem tego, ja jestem wręcz zwolennikiem tego. Tylko tu musimy zobaczyć. Jeszcze robimy kaszę pęczak i kasza pęczak będzie niespodzianką, dlatego że jest psad dyniowy. A ja skończę z tymi gołąbkami. Najprawdopodobniej to było tak, że Turcy przy ekspansji wielkiej, przy tych najazdach tureckich na Europę, przywieźli ze sobą gołąbki i jedli gołąbki i one u nas w Polsce polubiono je, ale no my chyba jakoś, nie wiem... Katolicy szczególnie, może oni jako muzułmanie nie mieli w Świętej Trójcy u siebie tego gołąbka, my jednak mamy gołąbka z gałązką oliwną. W związku z tym teraz, przepraszam jeszcze, Jasiek, mniej więcej to jest jedna, dwie łyżki tego pomidorowego, powiedzmy to przecieru i z gulaszu wyciągamy z patelni ten sos i zmieszamy go i zaraz będziemy to mieszać z całym gulaszem. No i patrzcie, zrobił za mnie całą robotę. Jarek sobie rąk nie pobrudził, no. Gdzie tam sobie... No ale fartuch. No właśnie, Jasiek mój, najpierw musiałem się nauczyć. Jest. To nie jest brudzenie sobie rąk. Cudownie. To ja co, zamieszam? Podzieliłeś się z nami taką przygodą kulinarną z tego Egiptu, a no czy to jest największa przygoda kulinarna, taka, która cię najbardziej zaskoczyła, czy były inne? Nie, ja miałem mnóstwo ciekawych dla mnie, czasem przerażających przygód kulinarnych. Ja jeżdżę po świecie i próbuję wszystkiego. I na przykład, nie wiem, czy państwo sobie zdają z tego sprawę, że Madagaskar, wyspa, która była kolonią francuską. Na Madagaskarze jest bardzo dużo wpływów kuchni francuskiej i tam powstaje taka jakby fuzja, czyli no, zmieszała się kuchnia francuska z różnymi przyzwyczajeniami kulinarnymi malgaszów, które przywieźli a to z Afryki, czy to też z Indonezji na przykład. I proszę sobie wyobrazić, że Madagaskar jest wyspą niezwykle biedną. Jest niesamowicie biedną wyspą do tego stopnia, że na przykład rolnictwo w bardzo małej mierze używa jak się po polsku, nawozów sztucznych, mówię, fertilizer. Jak ja gdzieś o świecie mówię, to od razu mi obce słowa wchodzą do... Na Madagaskarze nie używa się dużo nawozów sztucznych, bo są drogie. W związku z tym używa się nawozów naturalnych i dzięki temu jedzenie na Madagaskarze ma niesamowity smak. I proszę sobie wyobrazić, ja bardzo często latam na Madagaskar, robiłem tam różne filmy. No teraz ostatnio nie latam, dlatego mówię robiłem, bo ostatnio pandemia i tak dalej.
dalej, ale na Madagaskarze są te elementy kuchni francuskiej. Jeżeli to teraz połączymy z podejściem kulinarnym prawie że z XIX wieku momentami, to wychodzą tam cuda niesamowite. Bułka z pomidorem i z masłem na Madagaskarze smakuje tak, jak mi smakowała tylko w dzieciństwie. Zdarzyło mi się jeść w dżungli rosół zrobiony przez ludzi mieszkających w dżungli dla misjonarzy. Misjonarze tam w dżungli robili taki wielki chrzest dla wiosek dookoła tego miejsca, do którego dotarliśmy. Ja razem z tymi misjonarzami tam dotarłem i pamiętam, że zrobili ludzie rosół. Ja w życiu takiego rosołu nie jadłem. To był rosół z kury, która chodziła cały czas po buszu i ona wyżerała tam te robaki i tak dalej. Ona nigdy nic sztucznego nie zjadła. Proszę Państwa, to jest zupełnie inny smak niż ten, który my znamy i który jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. I przypomnę sobie jedną niesamowitą rzecz. Gęsina. Proszę sobie wyobrazić, że w świecie różne konotacje ma to takie hodowla gęsi na foie gras, bo we Francji szczególnie przesadza się z tym i foie gras, czyli ten pasztet z wątróbek gęsich. Ja jadłem pasztet z wątróbek gęsich na Madagaskarze. Ze zwykłej hodowli gęsi, które biegają sobie, to tak jak kurki zielononóżki po wolnym wybiegu, to one tam sobie po prostu chodzą, biegają, jedzą naturalne rzeczy, nigdy nawet nie powąchały żadnego nawozu sztucznego, ani czegokolwiek sztucznego. I proszę sobie wyobrazić teraz bułka z masłem posmarowana tak jak dżemem foie gras. Jak człowiek zje tym pasztetem gęsim, jak człowiek zje taką bułkę rano, to do wieczora chodzi jak nakręcony. Tyle energii ma w środku. I to gdzie? Na Madagaskarze. Przy okazji powiem, że jeżeli chcemy foie gras, czyli ten pasztet z gęsich wątróbek kupić gdzieś w Polsce albo we Francji, to kosztuje majątek. A tam kosztuje tyle, co puszka dżemu, mniej więcej. Także to są też moje takie wspomnienia kulinarne. Jak jedziemy gdzieś w świat, warto się rozejrzeć po tych różnych miejscach, przyjrzeć się temu, jak ludzie z tamtych miejsc czasem adoptują nasze jedzenie, nasze europejskie czy zachodnioeuropejskie, a z drugiej strony można zauważyć, jak my przejmujemy przyzwyczajenia i tradycje kulinarne i kompletnie nie mamy tego świadomości, bo to jest ta moja opowieść o między innymi o gołąbkach, które przecież gdzieś z Turcji przyszły. Swoją drogą, nie wiem, czy Państwo sobie też, czy mają Państwo świadomość tego, skąd się wziął bigos w naszym jedzeniu. Ja mam kilka książek kulinarnych. Przepraszam, tu sobie dłubię, bo to tak bliżej ten mikrofon dzięki temu jest i mnie pewnie lepiej słychać. Ja mam kilka takich bardzo starych książek kulinarnych w domu i w jednej z najstarszych książek kulinarnych w polskich z początku XVII wieku znalazłem przepis na bigos. To się nazywa bigosek. Jeden jest bigosek z raków, a drugi jest bigosek z mięsa. I co się okazuje? Ten bigos i ten bigosek to było, uwaga, to było mięso zakwaszone cytryną. Tak to wyglądało. Też mnie to zastanowiło. Potem rozmawiałem z kilkoma orientalistami na ten temat i doszliśmy wspólnie do wniosku, że najprawdopodobniej to znowu jest import z Turcji. Import turecko-tatarski mógł być. Oni przywozili mięso też w beczkach czy tam w skrzyniach, żeby je zakonserwować, to solili, ale też i zakwaszali na przykład cytryną. I w ten sposób zakonserwowane i dobrze znoszące te trudy jazdy mięso miało jeszcze jakiś smak. I my, prawdopodobnie nasi pra-pra-pra-przodkowie, zachwycili się tym smakiem i zaczęli próbować to też robić. Tylko że jak to wiadomo było w tamtych czasach, nie było takiego powszechnego, bo Biedronki nie było, ani Lidla.
ani żabki. Nie było dostępu do cytryn, w związku z tym do czego to kwaśne był dostęp? Kapusta kiszona. No to zaczęto ładować kapustę kiszoną do tego mięsa i zakwaszać to mięso kapustą, a potem się odmieniły role. Potem mięso zaczęło okraszać kapustę. I tak prawdopodobnie stworzył się przez lata, przez wieki bigos. Dodawaliśmy to, co mamy pod ręką, czyli grzyby, czyli bigos najczęściej robi się jesienią na zimę, bo on długo dojrzewa też. W związku z tym dodawaliśmy śliwki, dodawaliśmy grzyby i to wszystko zafunkcjonowało potem jako nasz polski bigos. Ale tak naprawdę to jest znowu import z dalekich krajów i z dalekich krain. I tak można by szukać. Dobrze, że nie zaimportowaliśmy jeszcze, chociaż niektórzy uważają, że to niedobrze. Nie zaimportowaliśmy jedzenia robaków. Na Madagaskarze na przykład i w Afryce zdarzyło mi się jeść szarańcze. Ktoś z Państwa jest zainteresowany takim zaimportowaniem? No dobra, my gotowe. No trochę tak. Białka tutaj niektórzy podpowiadają. A chociaż zależy. Ja nie chcę przed degustacją, pieprz wrzuciliśmy. Jeżeli mają Państwo dostęp do zielonego pieprzu, to polecam zielony pieprz. Na Madagaskarze właśnie jest zielony pieprz. On jest taki, on ma trochę inny smak. To nie jest taki pieprz, który... On daje fajny aromat, bardzo ciekawy posmak daje. Można robić sosy z zielonego pieprzu. Fenomenalne zresztą. My tutaj normalny pieprz. No to co, mamy gotowe. Właśnie, na jakim etapie jesteśmy, zdaniem Zamiast nasze? Się umęczyć pracą, to umęczyłem się gadaniem. Wcale się nie umęczyłem, proszę Państwa. Nie ma to jak to dobrze. Dobrze się ustawić. Sobie. Dobrze, to, żeby to Może Państwo mają jakieś pytania odnośnie dania, ale nie tylko. Może mają Państwo jakieś pytania też o podróże kulinarne albo o inne tematy, o które tutaj Pan Jarosław poruszał. Będzie pytanie z publiczności. Dzień dobry, ja mam takie pytanie, ponieważ ja miałem kiedyś przyjaciela, który był Bretonem. Był z pochodzenia Bretonem. Bretonem. Breton, tak. Ja mu powiedziałem, że ja mu zrobię taką naszą tradycyjną kuchnię, czyli fasolkę po bretońsku. Ugotowałem tą fasolkę po bretońsku i mówię, że to jest... On mówi, pierwsze słyszę, że fasola... Przecierze pomidorowym pochodziła z Bretanii, czyli regionu Francji. I co nie pan ma. Na to? Nie ma, ja się z tym spotkałem. Proszę Państwa, pytałem różnych ludzi o różne potrawy w świecie. Rzeczywiście, karp po żydowsku można zapomnieć. Nie znam Żydów, którzy znają karp po żydowsku. Fasolka po bretońsku, wybijmy sobie z głowy. Jeszcze mamy... Ryba po grecku. Żaden Grek tej ryby nie zna. Pierogi ruskie, barszcz ukraiński. Pierogi ruskie, jeszcze? Barszcz ukraiński to tak, i Wigilię wszystko... mamy niepolską. Ale powiem Państwu jedną ciekawostkę. Wiedzą Państwo, skąd pochodzi słowo pyry? Z Poznania. Matka Boska pochodzi z Częstochowy? No, nie. To jest na tej zasadzie. Ja przepraszam, że tak, bo to zawsze wszyscy. Skąd pochodzi słowo pyry? Z Poznania. Nie, wiedzą Państwo, skąd pochodzi słowo pyry? Od ziemniaków. A skąd pochodzą ziemniaki? Z Peru. Pyry to są te pyry z Peru. Oni zniekształcili po prostu Peru z pyry. Może w taki dziwny sposób fasolka po bretońsku, ryba po grecku, śledź po żydowsku, czy cokolwiek tam jeszcze rzucimy, też w jakiś sposób dziwny powstało, ale jest tak odległe, jak kartofle z Poznania. No, kartofle są z Peru. Ja próbowałem się dowiadywać, czy jeżdżąc po świecie, czy któreś z tych dań i spotykając się z tymi ludźmi, czy któreś z tych dań oni jedzą. Rzeczywiście, tak jak pan z tym kolegą Bretończykiem, nie mają kompletnie pojęcia o tym. Nie mają. Ja ostatnio u mnie w piekarni jadłem bułkę po indyjsku. I zwykła bułka, w której było trochę przypraw. W życiu takiej bułki w Indiach nie widziałem. To jest tak, że nam się coś tam gdzieś kojarzy i nam się wydaje, że tak właśnie powinno wyglądać. Może
Ja do tej pory nie wiem, skąd się fasolka po bretońsku wzięła, ale ona była bardzo popularna swego czasu i była na przykład w barach mlecznych. Może się zniekształciła ta nazwa i ona wcale nie była po bretońsku wcześniej, tylko... Po brytyjsku. Po brytyjsku? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Natomiast ja wrócę jeszcze do... Sprawdziłem, nieźle to wyszło. To Jaśka robota, słuchajcie. Dziękuję, Jasiek. Widzicie państwo, jak można się dobrze bawić gotując, można wspaniale spędzać czas, miło pogawędzić sobie, a danie się robi. Bo ja, proszę państwa, jestem bardziej gadułą niż kucharzem jednak. Jak ja mam obok siebie kogoś, kto się zna na robocie, to ja ustępuję pole. Tak, tak jest. No. Mam szacunek. Brawo, Jasiek. Brawo. Ale może mają państwo jeszcze jakieś pytania? Tak, idę już z mikrofonem. Właśnie mam do pana Jarosława takie pytanie. Słucham. Czy nie doznał pan pewnego dysonansu, dając troszkę boczku do tej gęsiny, czyli proponując jedzenie, danie chanzir, które nie bardzo pasuje dla pana, skoro pan tam mieszkał, dlatego że ja też tam troszkę mieszkałem, ale w takiej miejscowości, która się nazywa Zefta. Nie wiem, czy to jest w obwodzie Garbija, prawda? No, nie usłyszałem jeszcze raz, jak? Zefta, El Zefta. Aha. Tak. No i tam absolutnie nie wolno żadnego dodatku świńskiego dodawać do niczego, nie? Dlatego tak się zastanawiam, jak to będzie. Chciałbym też tego spróbować, czy nie będę miał kłopotów żołądkowych, skoro od 25 lat nigdy nie jem wieprzowiny. No tylko mogę powiedzieć astakfar Allah el azim właśnie. Aha, ja powiem tak, to nie jest na szczęście przepis po arabsku i wybrnę z tego w ten sposób. Wiedzą państwo, dlaczego nie je się wieprzowiny, w krajach arabskich, w krajach muzułmańskich szczególnie, bo muzułmanie nie jedzą. Indie poniekąd też mogą być po części krajem muzułmańskim, dlatego że 10% mieszkańców Indii to są muzułmanie. Tam jest 100 kilkadziesiąt milionów muzułmanów. Dlaczego nie jemy tam wieprzowiny? Dlaczego Żydzi nie jedzą wieprzowiny? Z prostego powodu. Przede wszystkim klimat. To i teraz koresponduje z drugim moim, z drugą moją wielką pasją, czyli pogodą i klimatem. Klimat nie pozwala na to, żeby jeść tłusto, bo jest za gorąco. Poza tym tłuste jedzenie, a wieprzowina jest tłusta, tłuste jedzenie źle się przechowuje w tym klimacie. Stąd mamy na przykład ten tak zwany ubój rytualny. Bierze się halal albo koszerne jedzenie. Żeby mięso koszerne było czy halal, musi być pod nadzorem oczywiście rabina, ale to nie dlatego, że to jest święta osoba czy człowiek sprawujący jakieś obrzędowe zadania. To jest dlatego, że ten człowiek jest wykształcony i wie, w jaki sposób to robić. Muszę to powiedzieć, że ubój rytualny mniej więcej polega na tym, że biednego tego zwierzaka wiesza się za nogi, głową w dół, przecina mu się tętnicę i spuszcza się krew przede wszystkim. Dlaczego? W tym klimacie, gdzie panuje większą część roku upał, gdzie jest gorąco, gdzie potrafi być też wilgotno, ale nie zawsze, tam mięso złożone, niewypatroszone i niepozbawione krwi bardzo szybko by się popsuło. Dlatego też między innymi nie je się wieprzowiny, bo wieprzowina jest tłusta i ona też bardzo szybko by ulegała popsuciu. W związku z tym z biegiem lat, z biegiem wieków doszli do tego mądrzy ludzie tam, żeby zakazać jedzenie tłustych zwierząt przede wszystkim, czyli wieprzowiny, bo ona źle wpływa na... Inaczej, źle się ją, że tak powiem brzydko, oprawia, a poza tym źle wpływa na zdrowie w tamtym klimacie. My żyjemy w troszeczkę innym klimacie. Coś mi tutaj ten mikrofon... Jest wszystko dobrze, takie jest wrażenie. Aha. Na scenie. Ale słychać mnie? Słychać. My żyjemy... Nie, bo teraz nie, słyszę. Teraz nie słychać. No nie słychać. Proszę mówić. Raz, dwa. Dobrze. My żyjemy w trochę innym klimacie.
I my potrzebujemy tłuszczu, szczególnie zimą. I my jesteśmy przyzwyczajeni do tłustego jedzenia. Dlatego nas nie razi jedzenie wieprzowiny, a wręcz przeciwnie. Uwielbiamy te kotlety schabowe. Dlatego też ja myślę, że to tutaj nie będzie żadna profanacja w żaden sposób, jeżeli do gęsiny chudej dodamy troszeczkę boczku, bo ten boczek natłuści ją i wzbogaci kalorycznie. Tylko i wyłącznie i zrobi z tego gulaszu nie taką suchą potrawkę, tylko gulasz taki z prawdziwego zdarzenia. Podobnie gulasz robią też na przykład myśliwi z dziczyzny, bo dziczyzna też jest dosyć sucha. A gulasz z wieprzowiny już nie potrzebuje dodawania boczku. Także... No, jeżeli ma pan wątpliwości, to ja spróbuję wydłubać dla pana z tego ten. Za chwilę rozpoczniemy degustację, będzie pan miał okazję się przekonać, jak to smakuje. Będzie się pan czuł świetnie, na pewno, tu Jasiek już o to zadbał. Trwa przygotowanie porcji degustacyjnych, już za sekundkę państwo będą mieli okazję doświadczyć tej uczty zmysłów. W tej chwili już rozpoczynamy, można powiedzieć, ten pierwszy etap degustacji, czyli oczami, wzrokiem, tak? Państwo już widzieli na dużym ekranie, jak to pięknie się prezentuje. Zaraz będą państwo mieli okazję posmakować tego dania, bo zapach czuć? Czują państwo? Ślinka cieknie? Jeszcze to. Wspaniale. Zainspirowali się państwo po tej prezentacji kulinarnej do tego, żeby takie danie próbować wykonać w domu? Kto się zainspirował? Ręka do góry. Wszystkie przepisy oczywiście znajdziecie państwo na stronie www.czasnagęsinę.pl, także nie trzeba było notować, chociaż Jarek miał taki pomysł, żebyście państwo wyjęli kajety. Ale ja myślę, że państwo też wiele zapamiętaliście z tego, jak to przyrządzić. Przede wszystkim dobrze się bawić, prawda? Dobrze się bawić, kochać to, co się robi.